Witam z trasy do Puszczy Słupskiej. Dzisiaj drugi raz jadę na grzyby, bo pierwszy raz się nie udało w tych wszystkich lasach. Wszyscy mają grzyby, zewsząd słychać, że wszędzie niby są. Widziałem te grzyby, ale sam jeszcze nic nie nazbierałem. Godzina jest 17:20, bardzo późno jak na grzyby. No ale jestem bardzo ciekaw, co słychać w tej mojej, jakby nie było, ulubionej puszczy. Czy w tym lesie już są grzyby? To jest pierwszy wyjazd jesienny w zasadzie, jeżeli to można nazwać jesienią, no ale wrzesień to już jesień, jak to mówią. 10 dzień września, zatem wrześniowe będą może jakieś borowiki, zobaczymy co tam słychać. Witam z puszczy, oto puszcza, instrukcja jakie grzyby tu są, rower przygotowany na parkingu, dwa samochody licząc z moim, ale tutaj ktoś widzę bardzo pomysłowo, czyżby z rowerami, zatem ruszamy, zobaczymy czy w tej puszczy coś będzie. Godzina bardzo późna, prawie wieczór. Teraz stara Puszcza Słupska, a w niej pierwszy punkt kontrolny i oto ukazał się moim oczom wspaniały borowik. Jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem tego borowika. Z boku rośnie malutki, ale borowiczysko. Coś pięknego. Proszę zobaczyć, jaki borowik. Puszczański. Pierwsze miejsce, pierwszy grzyb. Myślałem, że to tylko będzie pierwsza jaskółka, nie czyni wiosny. Tu pod słońce słabo widać. Rzadko kiedy tu jestem tak o tej porze, późnej, w lesie. Ale proszę zobaczyć, jakie borowiczki. O! Wycinać czy wyrywać? Może wyciąć. Ale ja je wykręcę. Mówię, żeby wykręcać. A tuż obok kolejny. O, taki. I tutaj taki malutki coś już zjadło. Jeszcze jeden. Taki ładny. Wykręcimy. O, jak się ładnie kręci. Taki borowiczek. Tu coś go chciało ugryźć, ale jest bardzo ładny. Jest borowiczek schowany. Tak się schował. On dopiero wychodzi. Taki malutki, młodziutki. Spróbuję go wykręcić. O! Tak wygląda. Wykręcony. I zasłonimy ściółkę, żeby nikt nie widział, że tu coś rosło. Chociaż i tak ludzie wiedzą. Borowiki na zielonych dywanach. Moje ulubione. A kto tam się schował? Jaki śliczny. Tutaj też borowik. Cudo. A ten jeszcze ładniejszy. Wszystko puszczańskie. Piękne. Ale borowiczek prześliczny. Kolejny i kolejny i kolejny. O, ale piękny. Jeden. U, tego coś tam dziwnie zgryzło, ale to ślimak to tak skosił. A tu? O. Kolejny borowik, ale piękny, prześliczny, ten jest prześlice cudowny, a tutaj taki jakiś dziwacznie rosnący, z trawą, z patykiem, ojejku, chodź, ale cię powyginało, ale jesteś piękny, ale wielki kapelusz, ojej. Jeszcze jeden. Zobaczymy co to są za borowiki. Ciężko je w ogóle wydobyć. O,
czyha. Giganty. A ten? Ale grzybisko. Jeszcze większe. Co tutaj się dzieje? Świetka. Schowany był. Jeszcze jeden. Ale piękny. Ten to jest bardzo wysoki i prześliczny. Ma z 30 cm. Jest cały. A tu? Jeszcze jeden. Ciekawe, jakie będzie nowa druga. To tak. To jest cudo. Prześliczne. Dobra. Następny. I następny. Ale borowiczysko. Piękne. A tu? Kolejne. Jeszcze jedne. A tutaj? Jeszcze jeden. Też śliczny. Jak to wyrwać? Jak on tak? Śmigiel, już go tutaj przyspawać. No, ani go wykręcić, ani go wyrwać. Wyszedł. Jest. No, następny jest. Jeszcze jeden. No, pięknie. Oj, tu jeszcze cztery. Jeden jest tu. O, jeden. I tutaj jest drugi. O, piękny jest. A tu jeszcze trzeci. A tu schowany w trawie i w mchu. Taki młodziutki czwarty. A tu jeszcze jest. Proszę zobaczyć. Jednak piąty. Dobrze. Pięć borowików. O, tu jest gromada. Wielka gromada wielkich borowików. To już są giganty. Kolejne giganty. Ten taki malutki przy nich. Jeden. W międzyczasie się zajmę tym, no, te zerwę. O, taki malutki. A tutaj te dwa. No chodźcie. Wyjdziecie czy nie? Dobra, wykręcimy was. Malutki. Ten jest piękny też. Malutki, ale jest bardzo ładny. O. Ale piękny kolejny okaz. Ten tak. Prześliczny. Jest jeszcze jeden. Jeden. Tu jest taki malutki. Ciupeńki, malutki. Nie zostawiam nic do ślimaku. Ktoś powie, że ślimaków nie lubię, ale zapraszam do mnie na ogród. Jest ich miliony. Trzeci. O! Prześliczny. Czwarty i piąty. Jest szósty, siódmy, tu jest tak, ósmy i dziewiąty, tutaj jest schowany pod mchem, dziesiąty, a tu jest jeszcze jedenasty. Ale tu idąc dalej, jakby chciać liczyć, że to jest jedno gniazdo. To jest 13. Nie, to jest śliczne. 13. Jest taki bardzo brązowy. Ale to nie koniec, widzę zbioru. I tu jeszcze są dwa. O. Taki. Tu jeszcze są jedne trzy. Ale bąbelek ładny.
Jeszcze taki. O! No i to takie jedno gniazdo. Znaczy gniazdo, to się cały czas ciągnie, to gniazdo. No ale trafi zaraz do koszyka. No proszę zobaczyć, tutaj tylko chciałem ręką coś przyłożyć, a tu jeszcze jeden. Taki malutki. A tam taki ciupeńki, to niech sobie rośnie. A tu chyba dzisiaj jeden z najładniejszych grzybów, które spotkałem. Taka trójeczka. Bardzo ładna trójeczka. Usiatkowana taka. O, trochę obgryziona. Z tej strony może. Piękne. A tam kto? A tu jeszcze jeden okaz. Śliczny okaz. No, mam prawie cały koszyk. W zasadzie to już mam prawie cały koszyk. Ale borowik. Cudo. To jest naprawdę piękne. Powiem, że już się miałem wycofywać z puszczy, ale kiedy zobaczyłem właśnie te grzyby, to postanowiłem tu się zatrzymać i przez to mam ten cały koszyk. Mówię, godzina jest właśnie takie piękne. Borowiki sobie co prawda tutaj na koniec zostawiłem. Ten ma chyba miękką nogę, to go zostawię. Niech sobie dalej stoi. Zresztą i tak już się do koszyka nie zmieści. Ale jego kompanii są piękni. O. Super. Ale grzybik. Tu jest ciągle ten duży. On jest taki duży, proszę zobaczyć. Moja ręka. On jest taki, naprawdę olbrzymi. On może jest i dobry. Nie wiem. Jakieś mam uprzedzenia do niego. Niech stoi. Ale wokół niego naprawdę są przepiękne okazy. O. Takie cudowne. Aha. Śliczne są. Jeszcze jeden. Ale jest i z tych paprociach też malutki. Taki młodszy egzemplarz. Biały pod spodem. Piękny borowiczek. I tu jeszcze chyba dwa. Oj, chyba więcej. Ojej, tu chyba jeszcze jest dużo więcej. Zobaczymy najpierw ten. Nie wiem, jak je tutaj wyrywać, jak one siedzą. To się tu naprawdę umocował. Jakimś spawem. Jeden, piękny na twardej nodze. Tu się ukrył szósty. O. O taki. Jeszcze taki jest. Szczerze mówiąc, po dwóch ostatnich nieudanych grzybobraniach miałem sobie na pewien czas odpuścić z grzybami. Bo mówię, nie na mnie jeszcze czas. Ale zawsze wpłynęły sygnały, że gdzieś te grzyby są. Więc dzisiaj postanowiłem drugi raz się wybrać i proszę zobaczyć, dlaczego jest dla mnie dzisiaj odmienny dzień, zachęta. Jeden, drugi, trzeci, normalnie jak w jakiejś kurcze hodowli borowiczej. Czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. Tu jeszcze jest 12 i 13. Tu jest 14. Dzisiaj to jestem jakby w borowiczym raju. Tyle tych borowików jak nigdy. Jeszcze w puszczy takich wysypów nie widziałem jak dzisiaj. Było niby 15, tu jeszcze jakieś kolejne orzeszki się znajdują po drodze. Zaczyna się pomału robić zmrok. Całe arsenały. Tu był jeden, niby jeden. Owszem, jeden, ale tu jeszcze jest drugi. O, w takim mchu. Jest trzeci, gdzieś tam w ogóle ukryty, gdzieś nie wiadomo gdzie.
I tutaj te, co tak ładnie wystają. O, i kolejny. O. I tutaj jeszcze jeden. O. Tego nie liczyłem, bo ten tutaj to nawet dwa ukryte takie maleństwa. O, takie zrośnięte. No i ta trójka przepiękna. Przepiękna trójka trzech borowików pod taką karpą. Muchu. Jagodzin. O, jaki piękny ten. A nieopodal jeszcze pod ćwierkiem taki się schował. Piękny. No tutaj je ładuję, już zacząłem ładować. Co prawda do siatki. Tak to mniej więcej wygląda w jednym miejscu. Tutaj mamy wszystkie parametry. 19.57. A tu chciałem pokazać, jak to wygląda na Pomorzu 10 września o 19.57 w lesie. Co prawda dzień jest praktycznie bezchmurny teraz. Jeśli to można nazwać dzień, raczej wieczór. Że jest też całkiem widno, że można sobie jakoś tutaj poradzić w lesie z wyjazdem. Tutaj wiozę. Co prawda już korzystam z latarki, bo jeszcze chciałem coś znaleźć, ale nic nie znalazłem. Swoje dzisiejsze grzyby przy latarce. To jest godzina praktycznie 20. Wracam z dzisiejszego grzybobrania. Tyle jeszcze widać. Na środkowym Pomorzu o godzinie 20 10 września. No i dojechałem do parkingu, przełożyłem grzyby z siatki do koszyka i są dwa duże, pełne kosze borowików. Także więc można powiedzieć, że to była dzisiaj piękna sprawa, jeśli chodzi o grzybobranie. Strzał w dziesiątkę, Puszcza Słupska, wieczorny wyjazd. Czwartkowy. Czas odjazdu.